Rock FM. Reklama. Pani doktor, jak bumerang wraca temat kaszlu u dzieci? Czy rodzice potrafią go rozpoznać? Rodzice mają problem z jego rozpoznaniem. Dlatego polecam wyrób medyczny Herbapex Junior. To takie proste? Tak. To sprawdzone rozwiązanie zarówno na kaszel suchy, jak i mokry. Skuteczność jest ważna dla rodziców, ale jak przekonać dzieci? Herbapex Junior nie tylko działa, ale i świetnie smakuje. To powinno wystarczyć. Herbapex Junior na kaszel suchy i mokry. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Reklama. No co żydowskie te piosenki puszczać? Po co ci te żydowskie? Komu to potrzebne są żydowskie piosenki? Tyle kobiet znałem i takiej, że żadnej nie zaufał, bo wszystkie złodziejki, bo zaczęły majtki kraść. Otóż tam, gdzie sięgają ślady człowieka, tam zawsze jest religia. No. Człowiek od początku z natury jest bytem religijnym, jedynym bytem religijnym. Wokół nas cała ta przyroda, nawet i piękna, i bardzo zmyślna, ale nie jest religijna. Tymczasem w przypadku dawnych śladów, pozostałości po naszych przodkach znajdujemy co? Znajdujemy grobowce. Otóż zwierzęta nie chowają tego, co już padło. Natomiast dla człowieka grobowiec był z jednej strony punktem odniesienia dla religii, która wskazuje na Boga. Oczywiście Bóg mógł być pojmowany w zależności od stopnia kultury, ale pojawia się w ogóle kwestia Boga jako tego, który jest twórcą tego wszystkiego, co człowiek na ziemi zastaje, i on sam. Przecież sam siebie człowiek nie stwarza i nie wytwarza. A więc pojawiła się zagadka, skąd to wszystko jest. A potem grobowiec, czyli człowiek odpowiednio pochowany, pytanie o to, co będzie dalej. I gdyby to pytanie było pytaniem bezmyślnym, bez sensu, to grobowce byłyby niepotrzebne. A tymczasem właśnie człowiek zadaje pytanie, czyli przekracza ten świat, jaki wokół siebie widzi, przekracza myślą i pyta się, dzięki czemu jest ten świat, czy dzięki komu. I przekracza również myślą samego siebie, gdy zaczyna myśleć o tym, że kiedyś umrze. Ale zaraz druga myśl się pojawia, czy jak umrze, to rzeczywiście będzie tylko nicość. I widać, że były jakieś argumenty racjonalne, że życie na tym się nie kończy. I dlatego życiu religijnemu człowieka towarzyszyła zawsze oprawa w postaci pewnych znaków. Takim znakiem otwarcia człowieka na Boga i transcendencję były potężne piramidy w Egipcie. Ale nie trzeba aż tak daleko szukać rzeczy tak wielkich. Wystarczy krzyż zrobiony z dwóch kawałków brzozy. I to też jest znak transcendencji, i to jeszcze większy, bo skierowany ku prawdziwemu Bogu niż piramidy. Czy to nie jest niezwykłe? Właśnie to, że człowiek, żyjąc tu na ziemi, przekracza, czyli transcenduje i świat przyrody, i samego siebie, i szuka Boga. To jest naturalne i to jest racjonalne, ale tylko dla człowieka.
Dlatego w tym okresie zadumy i refleksji musimy uświadomić sobie, czym dla nas dzisiaj jest wiara, czym powinna pozostać wiara w prawdziwego Boga. Szczęść Boże. Był to felieton z cyklu Myśląc Ojczyzna, przygotowany przez pana Piotra Jaroszyńskiego. Czyli oni z tymi Żydami tak grają, bo i to nudne, i to nudne. No ja dzisiaj tego na chwilę nic nie wiem. Na jedno kopytę. Słyszeliście, nie puszczę. I słyszymy wyznanie, że zawsze, kiedy wyjdziesz na ring, niezależnie od tego, jaki będzie wynik pojedynku, starcia, to zejdziesz z niego oczyszczony. Dokładnie tak. Tak. Bo dlatego, że jest to bezpośrednie starcie z przeciwnikiem. To jest coś, czego nie ma normalnie. To tylko można w takim skrajnym przypadku przeżyć na wojnie, prawda? Ale wtedy to się kończy śmiercią. Zazwyczaj jednej to są tutaj. Natomiast można wykazać swoją przewagę psychiczną również, nie tylko fizyczną, bo wydaje mi się, nie wydaje mi się, tylko to jest jasne, że w sporcie przede wszystkim trzeba wygrać psychiką. Jeżeli mamy do czynienia z dwoma zawodnikami, którzy w ringu, którzy są na tym samym poziomie technicznym, to jeżeli to wygrywa wtedy psychika, wygrywa głowa właśnie, siła charakteru, spryt, cechy intelektualne wygrywają. Ale to piękno gdzieś musi być ukryte, no bo widzimy dwóch panów, którzy jednak się z sobą ścierają dosyć brutalnie fizycznie. No więc i właśnie dlatego, i to jest dlatego boks jest tak fenomenalnym sportem, że trzeba, żeby go zrozumieć, trzeba go poznać. Żeby umieć go oglądać, trzeba znać zasady i w związku z tym pozornie to się może wydać podobne do bijatyki, często się z takimi opiniami spotykam. Natomiast jeśli ktoś naprawdę wejdzie w temat i zainteresuje się tym, jakie są zasady w boksu i będzie sobie to, no po prostu się tego nauczy, jak należy oglądać, to wtedy pojmie istotę i zrozumie, co to jest. No najlepiej jak wejdzie do klatki i sam spróbuje. Wejdzie do klatki i sam spróbuje. I sam spróbuje. Bardzo tak, dobrze brzmi. Bardzo dobrze brzmi. To są słowa mojego ojca, który kiedyś mi to powiedział, jak byłem bardzo małym chłopcem. I zawsze, pomimo tego, że sam grałem w piłkę nożną i trenowałem piłkę nożną na WF-ie w Warszawie i najpierw wcześniej jeszcze w Odrze Opole, ale jakoś zawsze ciągnęło mnie do boksu i najlepszych przyjaciół znajdowałem wśród bokserów. Znajdowałem wśród nich wspaniałych ludzi, otwartych, przyjaciół, szczerych. I tak się to wszystko potoczyło, że jak teraz sięgam do zamierzchłej pamięci, to miałem bardzo, bardzo wielu przyjaciół, z którym się czułem wspaniale właśnie wśród bokserów. I ojciec mi kiedyś powiedział, kiedy go zapytałem, jak to jest możliwe, że pokrwawieni, tak jak pan mówił, padają sobie w ramiona, całują się. Powiedział mi, włóż kiedyś w rękawice i wejdź do klatki, a sam się przekonasz, że tak jest, że to jest szczere i prawdziwe i będziesz oczyszczony. Ale jeszcze mogę na koniec szybciutko dodać, Piotruś, dlaczego nie zacząłeś trenować boksu, tylko piłkę nożną? Bo mamusia była przerażona. A no tak, mamusia była przerażona, bo kiedyś wróciłem nieźle poobijany. No. Ale to chyba tak bywa, jeśli ktoś zajmuje się boksem, to musi brać pod uwagę i tę ewentualność. Jerzy Kulej w cieniu podium, książka ponad 500 stron o Jerzym Kuleju, o jego życiu. Piotr Szarama, autor książki, Waldemar Kulej, współautor, byli gośćmi Polskiego Radia 24. Bardzo dziękuję panowie za spotkanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Reklama. Uwielbiam smak świeżo parzonej kawy, jej aromat, który roznosi się po całym samochodzie. A ja uwielbiam to, że zabierając pasażerów w BlaBlaCar oszczędzam do 3/4 kosztów podróży i tankuję taniej na stacjach Lotos. A wy? My uwielbiamy wspólne przejazdy. Jedna podróż, wiele korzyści. Dodaj przejazd na blablacar.pl/lotos. Weź pasażerów i tankuj taniej na stacjach Lotos i Lotos Optima. A do tego pyszna i aromatyczna kawa w kafe punkty za złotówkę dla ciebie i pasażerów. BlaBlaCar, BlaBlaCar. Autopromocja.
Polskie Radio 24. To będzie czas na refleksję w Polskim Radiu 24. W poniedziałkowe wieczory rozmawiamy o tym, co dzieje się w nas samych. Odpowiadamy na kluczowe pytanie: jak żyć? Razem z zaproszonymi do studia psychologami, socjologami i specjalistami z innych dziedzin wsłuchujemy się w głos samych siebie. Słowem, wszystko o tym, jak funkcjonujemy wśród ludzi. Interakcje w Polskim Radiu 24 w każdy poniedziałek tuż po 23. Zapraszam, Agnieszka Furtak-Bilnik. Autopromocja. Minęła 21. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Obowiązuje już nowa lista leków refundowanych. Powiemy o zmianach, które na niej zaszły. Donald Trump zapowiedział likwidację Obamacare. Chodzi o system ubezpieczeń zdrowotnych. Na koniec Turcja. Czystki dotknęły jedną z największych tamtejszych gazet. O szczegółach już za chwilę. Paulina Łukawska, zapraszam. Nowe leki stosowane w łuszczycy, depresji, hiperukrykemii oraz ciężkiej padaczce niemowląt znalazły się na nowej liście refundacyjnej. Zmiany wchodzą dziś w życie. Wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz powiedział, że na liście jest kilka nowości, między innymi nowy lek na łuszczyca. Zdecydowaliśmy się na wprowadzenie nowego leku, który zastąpi dotychczas stosowane maści robione w aptece, które bardzo małej skuteczności i dużej uciążliwości dla stosowania dla pacjentów. Dodatkowo rozszerzamy leki stosowane w hiperurykemii, czyli w podwyższonym poziomie kwasu moczowego. Następne, co sygnalizowaliśmy, długodziałający lek stosowany w depresji. Minister Tombarkiewicz dodał, że rozszerzono też programy lekowe w niektórych chorobach onkologicznych. Leki stosowane w chorobach nowotworowych, czyli chłoniaki, a także nowe preparaty dostępne w leczeniu raka nerki i raka płuca, też bardzo oczekiwane przez środowisko lekarzy onkologów, ale i pacjentów. Załącznikiem do listy leków refundowanych jest wykaz bezpłatnych leków dla seniorów, który zawiera 1149 preparatów. To o 20 leków więcej niż w poprzednim spisie, który obowiązywał od września. Kolejne zmiany na liście leków refundowanych w styczniu. Znicze zapłonęły dziś przed pomnikiem walki i męczeństwa na terenie byłego obozu zagłady na Majdanku. Oddajemy hołd tym, którzy tutaj stracili życie, mówią lublinianie. Pomodliliśmy się za duszę świętej pamięci wszystkich, którzy zginęli na Majdanku. Boi śmierci Oświęcim, Brzezinka, Bełżec, Sobibór, Dachau, innych obozach koncentracyjnych. Trzeba pamiętać, może kiedyś ktoś i o nas popamięta, bo to nie wiadomo jak to, co może być jeszcze. Historii my nie wybieramy, ktoś już wybrał za nas i napisał to. My tylko możemy uszanować to wszystko, co jest teraz, w tej chwili. Modlić się, no bo co więcej, znicz zapalić. Znicze i kwiaty były składane także przed barakami na terenie obozu. Przez obóz przeszło około 150 tysięcy osób. Ostatnie badania Tomasza Kręce wskazują, że ofiar było 78 tysięcy, z czego 59 tysięcy to Żydzi. Donald Trump ostro skrytykował reformę ubezpieczeń zdrowotnych prezydenta Baracka Obamy. Podczas wieców w Pensylwanii miliarder zapowiedział, że anulowanie reformy zwanej Obamacare będzie jego priorytetem. O szczegółach z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Donald Trump wskazał na znaczący wzrost cen polis ubezpieczeniowych w ramach Obamacare, który w Pensylwanii sięga 40%. Kandydat Republikanów stwierdził, że utrzymanie programu doprowadzi do zniszczenia całego systemu ochrony zdrowia w USA. Gdy wygramy 8 listopada i wybierzemy republikański kongres, to anulujemy i zastąpimy Obamacare. Donald Trump zapowiedział, że gdy zostanie prezydentem, to zwoła specjalną sesję parlamentu w tej sprawie. Argumentował, że reforma ubezpieczeń zdrowotnych Baracka Obamy oznacza wyższe ceny, mniejszy wybór i gorszą jakość usług medycznych. Hillary Clinton chce rozszerzyć Obamacare i uczynić program jeszcze bardziej kosztowny. Ona chce, aby rząd federalny zarządzał opieką zdrowotną w Ameryce. Reforma Baracka Obamy wprowadziła obowiązek wykupienia ubezpieczeń zdrowotnych, a osoby o niższych dochodach dostały dofinansowanie. Stawki polis na przyszły rok wzrosły jednak średnio o 22%, a w niektórych stanach nawet dwukrotnie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polska.
Polskie Radio. Turecki dziennik opozycyjny Cumhuriyet zamieścił na pierwszej stronie tytuł Nie poddamy się. Zapowiedział też, że do końca będzie walczył o demokrację i wolność w Turcji. To reakcja gazety na poniedziałkowe aresztowanie pełniącego obowiązki redaktora naczelnego i około 10 dziennikarzy i pracowników. O szczegółach z Aten Beata Kielbrajta. Przez całą noc przed siedzibą gazety w Stambule kilkadziesiąt osób protestowało przeciwko aresztowaniu dziennikarzy. Niektórzy okryci kocami spali na ławkach w otoczeniu policyjnych patroli. Unia Europejska i USA potępiły działania przeciwko gazecie, która jako jedna z niewielu już krajowych mediów krytykuje działania prezydenta Turcji Recep'a Erdoğana, oskarżając go o zbrodnie przeciwko kurdyjskim bojownikom oraz zwolennikom Fethullaha Gülen'a, muzułmańskiego duchownego, który mieszka w Stanach Zjednoczonych. Zdaniem Ankary to on stoi za próbą zamachu stanu w Turcji z 15 lipca. Sam kaznodzieja zaprzecza jakiemukolwiek udziałowi w nieudanym puczu. Turecka agencja informacyjna Anadolu podała, że prowadzone jest śledztwo w sprawie zamieszczania w Cumhuriyet tekstów służących zwolennikom Gülen'a, które powodują w Turcji chaos i anarchię. Pracownicy gazety twierdzą, że turecki rząd czyni kroki w stronę zamknięcia dziennika i deklarują, że nawet bez siedziby będą kontynuować walkę z Aten. Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Gazeta Cumhuriyet została założona w 1924 roku, 6 miesięcy po powstaniu Republiki Tureckiej. W nocy zachmurzenie całkowite, okresami opady deszczu na krańcach północno-wschodnich, początkowo deszcz ze śniegiem. We wschodniej połowie kraju opady okresami o umiarkowanym natężeniu. Temperatury na plusie od 2 do 7 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny. Na wybrzeżu dość silny, w porywach do 60 km na godzinę, wzmagający się do silnego w porywach do 80 km na godzinę. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Zna, ale wiesz. Sześć minut po godzinie 21 przyjmował ustaw zdrowia kobiet. Witam Państwa. Dziś wtorek, pierwszy dzień listopada, a najbliższe 20 kilka minut w Polskim Radiu 24 będziemy mówić o sporcie. Sport tylko wiesz, pieprzy. Dobry wieczór, Monika Słukowska. Dziś spotykamy się w magazynie sportowym w szczególnym nastroju, bo też mamy szczególny dzień. Dlatego nie będzie dziś wyników relacji ani boiskowych emocji. Zamiast tego będziemy wspominać tych, których sportowy świat pożegnał w ciągu ostatnich 12 miesięcy. A straciliśmy wielkich sportowców, w tym tego, który przez wielu uważany był za największego bokserskiego mistrza wszechczasów. W czerwcu zmarł Cassius Clay, znany przede wszystkim jako Muhammad Ali. Od wielu lat zmagał się z chorobą Parkinsona. To prawda, był największy i najwybitniejszy. Jak to często bywa, boks uratował schodzącego już na złą drogę Cassiusa Clay'a, znanego później bardziej jako Muhammad Ali, najwybitniejszy bokser w historii. Zaczął boksować w wieku 12 lat. 6 lat później zdobył złoty medal w kategorii półciężkiej na Igrzyskach w Rzymie, pokonując w finale Zbigniewa Pietrzykowskiego. Bilans amatorskich walk Clay'a to 100 zwycięstw i zaledwie 5 porażek. Zaraz po powrocie z igrzysk przeszedł na zawodostwo. Charakteryzował się od samego początku niewyparzoną gębą. I dobrze mówił jego późniejszy trener Angelo Dundee. Najgorsze, co może być w boksie i obok boksu, to cisza. Ale mu to nie groziło. Ja się twoja nie mam książone lesbijkę. Ona pewnie może to Mistrz świata nie może być tak brzydki jak on, musi być tak ładny jak ja, mówił przed pierwszym pojedynkiem o Mistrzostwo Świata. W 64 roku zdobył tytuł mistrza, pokonując faworyta. From Denver, Colorado, he's wearing black trunks, heavyweight champion, Sonny Liston. Sonny Liston poddał się po 6 rundzie. Pół roku później Cassius znowu wrócił do Houston, tym razem by walczyć z groźniejszym przeciwnikiem, amerykańską armią. Against the United States Army Draft Board. Ladies and gentlemen, Mr. Muhammad Ali has just refused to be inducted into the United States Armed Forces. Cassius odmówił wstąpienia do wojska, mimo iż podlegał poborowi. Greatest sports title mean nothing, mister, if you cannot be free. Dodawał, że nie zamierza strzelać do biednych Wietnamczyków. I will not go 10,000 miles from here to help murder and kill another poor people simply to continue domination of white slave masters over the darker people of the earth. Został pozbawiony tytułu mistrza świata. Cofnięto mu licencję w 50 stanach. Zabrano paszport.
Zakaz walki uchylono dopiero po ponad 3 latach. Latach, które mogły być najlepsze w karierze Alego. Przez jakiś czas pozostało mu tylko pisanie wierszy. Now, ladies and gentlemen, from Louisville, Kentucky, wearing black tie, Mr. Cassius Marcellus Clay. Mr. Clay will honor us with a recitation of his classic poem, I am the greatest. I am the greatest! Cassius Clay! This is the legend of Cassius Clay, the most beautiful fighter in the world today. This kid's got a left. This kid's got a right. If he hits you once, you're asleep for the night. Ale największy bokser wszechczasów nie chciał być tylko bokserem. Chciał być kimś więcej. Chciał przekazywać antywojenne treści, walczyć o równouprawnienie czarnoskórych. W końcu, jak wtedy mówiono, tylko Jezus i myszka Miki byli bardziej rozpoznawalni na całym świecie. Czy tęsknisz za boksem? Pytano go, kiedy nie walczył. Myślę, że to boks bardziej tęskni za mną, odpowiadał przed powrotem na ring. Now, back in the ring, he had only one mission in mind. To regain his title. But two boxers stood in his way. World champion George Foreman and the world number two, Joe Frazier. 8 marca 1971 roku Ali spotkał się z Joe Frazierem, legitymującym się bilansem 26 zwycięstw, 0 porażek. Walka w Madison Square Garden zapamiętana została jako pojedynek stulecia. Frazier wygrał jednogłośnie na punkty, posyłając Alego na deski w finałowej 15 rundzie. Just how hard it would be became crushingly clear in March 1971 when Joe Frazier inflicted the first defeat Ali had ever suffered. W rewanżu lepszy był Ali i w styczniu 74 roku mógł zmierzyć się już z aktualnym mistrzem świata wszechwag George'em Foremanem i walczyć o odzyskanie tytułu. Walka zorganizowana przez Dona Kinga w stolicy Zairu Kinshasie została nazwana jako Rumble in the Jungle. O taktyce opowiada trener Alego, Angelo Dundee, a potem już fragmenty ostatniej rundy walki. Then when he got ready for him, he landed that overhand right and knocked him right down to the canvas and shocked the whole world. Ta walka jest wymieniana wśród największych sportowych wydarzeń minionego stulecia. Potem był kolejny pamiętny wygrany pojedynek z Frazierem, Trilay Manila. Ali przegrał potem walkę ze Spinksem, ale ponownie zdobył tytuł mistrza już po raz trzeci, pokonując go w rewanżu. Definitywnie przestał walczyć w 81 roku, 3 lata później zdiagnozowano u niego chorobę Parkinsona. Walczył w charakterystyczny sposób. Był piekielnie szybki, obdarzony fenomenalnym refleksem. Walczył z opuszczoną gardą, ale szybsze od wszystkiego były Alego nogi. Tak opisywał swój charakterystyczny sposób tańca w ringu. Regular dance style, he was just before the shuffle. I'm moving and jumping around, and just before you know it, right after that shuffle is a good punch. Jest jednym z zaledwie 3 bokserów wybranych na sportowca roku przez Sport Illustrated. W 93 roku Associated Press podała, że wraz z Baby Ruthem był najbardziej rozpoznawalnym sportowcem Ameryki. W 1996 roku miał honor zapalić znicz olimpijski igrzysk w Atlancie. Stacja BBC przyznała mu tytuł sportowca stulecia. Muhammada Alego wspominał Tomasz Gorazdowski. Polski boks w tym roku pożegnał naszego jedynego mistrza świata w boksie amatorskim. 10 kwietnia zmarł Henryk Średnicki. Tytuł wywalczył w 1978 roku w Belgradzie. Tak wspomina go komentator boksu Andrzej Kostyra. Niesamowity facet. Wydolnościowo, talentem, to był najbardziej utalentowany polski bokser. No, oprócz może Jurka Kuleja. Niesamowity. To był taki mini Tyson, tylko w lepszym wydaniu. Boksował w stylu Tysona, czyli za podwójnej gardy. Dużo zwodów. Wspaniale walczyły w półdystansie. Miał bardzo mocny cios. Niespożytą kondycję. Waga papierowa mu się kokucia, ale miał taki cios, że mógłby konia powalić. Ja pamiętam, że Roberto Duran, słynny champion, kamienna pięść, kiedyś opowiadał, że założył się z kolegami, że znokautuje konia i znokautował konia. Henio Średnicki, chociaż niższy od niego i mniejszy, to by chyba słonia znokautował, miał taki mocny cios. Niesamowity facet. No, mi wspomniał pan mistrz świata, jedyny polski z Belgradu. On tam w półfinale stoczył walkę, którą ja będę pamiętał do dzisiaj. To był pojedynek z Rosjaninem Michajłowem. Jak go dopadł? Już nie pamiętam, to była druga
druga czy trzecia runda, to zamknął go przy linach i nasuwał półtorej minuty. Nie widziałem takiej sytuacji w boksie, żeby z półtorej minuty facet trzymał rywala przy linach i go okładał, nie wypuszczał, sędzia nie przerywał walki, bo cały czas była akcja. Po prostu ten Henio to był niesamowity talent. No niestety ten talent on trochę przepuścił. To jest z dwóch względów. Pierwsze, że on nie prowadził się higienicznie. Dużo pił, nie dbał o wagę. No jeżeli jakby zliczyć tą wagę, którą on rzucił, no to chyba tam by wyszła jakaś taka ciężarówka wielotonowa z tego. Antek Zygmunt, jego trener, katował go tym rzucaniem wagi. Wsadzał go do wody, która była tak gorąca, że tam inni palca nie mogli wsadzić. On wsadzał Henia. Henio się pocił, potem jeszcze pod kołdrę, jeszcze tam na kołdrę siadali koledzy, żeby go przydusić. I on po prostu... Henio rzucał tą wagę i to jest jedno. Drugie, no, lubił dziewczyny Henio i w związku z tym często popijał i też no, różne śmieszne sytuacje tam. Trzeba by było książki o Heniu napisać, tylko ja nie mam czasu. Z Heniem było masę anegdot. No, wielki talent, wspaniały talent. Po prostu on mógł być, tak jak powtarzam, oprócz Jurka Kuleja najwybitniejszym polskim bokserem w dziejach. Taki miał talent, ale no, z powodu własnych błędów nie został tym czempionem. Tak samo jak nie został pierwszym zawodowym polskim mistrzem świata, bo on mógł zostać. Miał obiecany, że przejdzie legalnie na zawodowstwo po Igrzyskach Olimpijskich w Moskwie, jeśli zdobędzie medal. Tam on przegrał w ćwierćfinale z Miroszniczenką, z Rosjaninem. Ale to też niehigienicznie się prowadził. Jakby on przeszedł na zawodowstwo, to byłby na 100%, nie na 100%, na 200% mistrzem świata i byłby wielki, ponieważ nie chodzi o tylko jego talent, ale on miał styl taki, który pasował do zawodowego boksu. No ale nie zdobył tego medalu, był odpadł w ćwierćfinale z Miroszniczenko i nie został pierwszym polskim zawodowym mistrzem świata, chociaż niewielu ludzi może to pamięta, on był pierwszym, który stoczył zawodową walkę. Nie Przemek Saleta, bo tak to się mówi tam na Torwarze, na gali, którą organizował Jurek Kulej. Pierwszą zawodową walkę stoczyli Henio Średnicki i Leszek Błażyński. Obaj już nie żyją. I Henio to potem, czy często jak mówili, że Przemek Saleta jest pierwszym polskim zawodowym mistrzem świata, to Henio mówił, jaki on tam pierwszy, to mówi, to jest zawodowstwo, to mówi, walczą, mówi, co to jest, mówi. A my z Błażyńskim, jak walczyliśmy, to było zawodowstwo, bo zdjęli chłopaki koszulę i walczyli w samych spodenkach i to byli rzeczywiście zawodowcy, bo jeden i drugi był wielkim bokserem. Nie tylko boks żegnał swoich wielkich. Johan Cruyff był jednym z największych piłkarzy w historii futbolu. Trzy razy zdobył złotą piłkę, brylował w Ajaxie Amsterdam, Barcelonie i w reprezentacji Holandii. Najpierw jako piłkarz, a później także jako trener. Zmarł 24 marca w Barcelonie, w której czuł się najlepiej na świecie. W sytuacji Holandii, w Ajaxie i w Barcelonie był niezwykły, nie ma wątpliwości, Paweł Wilkowicz, dziennikarz Sport.pl. To jest piłkarz, którego ja najczęściej oglądam na takich archiwalnych nagraniach, gdzieś na YouTubie. Wiem, to jest banał, że ktoś wyprzedza swój czas, ale on ten czas wyprzedził o kilka długości. Ja myślę, że w niektórych sprawach czas jeszcze go nie dogonił. Gary Lineker w wywiadzie dla BBC wspomina charakterystyczny zwód Cruyffa, którym kiedyś bezwzględnie ograł szwedzkiego obrońcę. To taka zawrotka z piłką. Obrońcy kompletnie zaplątały się nogi. Od tego czasu zaczęto tę sztuczkę nazywać zwrotem Cruyffa. Stworzenie czegoś takiego jest dość niezwykłe. Jeden z jego biografów mówił, że to jest pierwszy na świecie piłkarz czworonożny, bo tak dobrze podawał również zewnętrzną częścią buta. Eksperymentował ze strzałami, z rotacjami. On w ogóle mówił, że podanie bez rotacji nie ma sensu. Przywiązywał wagę do detali, opowiada BBC były piłkarz Ajaxu i reprezentacji Ronald de Boer.
Why do you stand like this? Why don't you step one, two? Dlaczego stoisz tutaj? Dlaczego się nie przesuniesz o metr do przodu albo do tyłu? Dlaczego się nie otworzysz? Dlaczego nie zaczniesz od lewej stopy? I tak dalej, i tak dalej. I te detale sprawiały, że myślałeś później, rzeczywiście to jest dużo prostsze. Piłkarzowi znacznie łatwiej pracuje się z takim trenerem. As a football player, very easy to work with. Ale jako trener był też nieznośny, podkreśla Wilkowicz. Był szefem nieprzyjemnym, tak jak i Michel dla niego. Tych piłkarzy oczywiście po swojemu kochał, ale też traktował ich bardzo przedmiotowo, jak to często geniusze i ludzie, którzy zrobili karierę, mają, że cały świat postrzegają jak trybiki w swojej maszynie. To on tak miał. Michel traktował tych piłkarzy jak numery, Cruyff uważał, że należy ich skłócać, bo konflikt jest twórczy. Jeszcze raz Gary Lineker. I would say quite probably the best European footballer in history. To prawdopodobnie najlepszy europejski piłkarz w historii. To, co dał piłce, to klasa, wdzięk. Także to, w jaki sposób grają dziś Barcelona i reprezentacja Hiszpanii, w dużej mierze zawdzięczają jego pomysłowości. To przecież początki jego pracy w Barcelonie jako trenera i stworzenie szkółki. La Masia futbol wiele mu zawdzięcza. A co decyduje o tym, że piłkarz